Rzecznik prasowy. Dzień dobry, Kublik Daniel z tej strony. Jestem dziennikarzem ze Studio Polaków. Chciałbym się umówić na rozmowę. Jeszcze raz, skąd pan jest? Ze Studio Polaków, dziennikarzem. Tak? No i chciałbym A w się jakiej umówić. sprawie? W sprawie otrzymywania mojej korespondencji na adres, na dom, który planuje kupić moja dziewczyna, w którym ja nie Ale nie mieszkam. rozumiem, to nie rozumiem. Pan dzwoni w jakiejś swojej prywatnej sprawie, nie w sprawie publicznej. W sprawie publicznej. No jako dziennikarz. Informacji publicznej. Jako dziennikarz występuję w swojej sprawie, też mogę jako dziennikarz zadać pytanie prawne, tak? Proszę się przedstawić. Kublik Daniel, Studio Polaków. Jeszcze raz, bo nie słyszę, coś przerywa. Kublik Daniel. A, Kublik Daniel. No i chciałbym się umówić, dlaczego są moje sprawy umarzane, wszystkie samochody mi zniszczyli na 4,5 tysiąca, wszystko zostało zamiecione pod dywan, a tu jakieś śmieszne wykroczenia wymyślałem. No dobrze, ale to, to jest sprawa dla albo dla zespołu wykroczeń, albo dla zespołu dochodzeniowego, nie dla rzecznika, więc proszę się kontaktować w swojej sprawie z tymi policjantami. Ja panu takich informacji nie mogę udzielić. Ja nie mogę, to ja jako dziennikarz twierdzi pani, że nie mogę na wywiad się umówić, tak? Halo? To proszę podejść do nas do komendy, wtedy pan dostanie te informacje. To znaczy ja chcę się ja umówić na przy... Telefon. Nie mogę panu. Ja nie chcę na telefon, ja chcę się proszę panią umówić. Jako dziennikarz zadać kilka pytań i chciałbym otrzymać na nie odpowiedzi, tak? Dobrze, na telefon nie udzielamy. Ja wiem, ja nie chcę na telefon, ja chcę się umówić na konkretną datę, godzinę i przyjdę z kamerą i będziemy prowadzić wywiad, tak? Proszę do mnie zadzwonić jutro. Ja się zorientuję w tej sprawie, jak to wygląda i wtedy będziemy rozmawiać. No bo pani jest rzecznikiem, to pani nie wie, jak się umawiać z dziennikarzem? Muszę się zorientować w pana sprawie, tak? Wtedy będziemy mogli rozmawiać. To proszę się zorientować we wszystkich sprawach, które są prowadzone przeciwko mnie. Dobrze, proszę zadzwonić, jutro będziemy jeszcze raz rozmawiać, dobrze? Dobrze. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.